Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiejszy epizod będzie kontynuacją naszej miniserii poświęconej kotłowi kurlandzkiemu. Postaramy się w trakcie tego epizodu udzielić odpowiedzi na pytanie, czy w rzeczywistości kocił kurlandzki miał tak niewielkie znaczenie, jak przedstawiają to w swoich pracach historycy? Przed wysłuchaniem odcinka upewnijcie się, że zostawiliście subskrypcję z dzwoneczkiem na kanale, a także łapkę w górę. Zachęcamy do zostawiania swoich opinii, a także propozycji na kolejne odcinki w komentarzu. Zapraszamy do wysłuchania. Bardzo trudnym jest udzielenie odpowiedzi na to pytanie jednym zdaniem. Samą wskazówką może być dla nas jednak to, że Sowieci próbowali podbić żołnierzy niemieckich będących wewnątrz kotła aż sześciokrotnie. Postaramy się zatem w dzisiejszym odcinku przedstawić poszczególne bitwy i pokazać, że kocioł kurlandzki miał dosyć duże znaczenie w końcowym etapie wojny. Nakreśleniem tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, i cytatem, który w dobry sposób Otworzy nam tę opowieść, będzie opis wydarzeń wewnątrz kotła dowódcy 4. dywizji pancernej. To właściwie kogo wiązał? Czy na przyczółku kurlandzkim związaliśmy siły rosyjskie i tym samym uniemożliwiliśmy im przyczynienie się do przełamania obrony na ziemi niemieckiej, które krok po kroku dokonywało się w Prusach Wschodnich, a może to Rosjanie nas związali? Czy ich intencją było poprzez zorganizowanie poważnych ataków Oszukać nas, że uważają nas za niebezpieczne zagrożenie dla ich wschodniej flanki, którą musieli wyeliminować za wszelką cenę? A może w rzeczywistości chcieli uniemożliwić nam wzięcie udziału w obronie twierdzy Niemcy, gdy rozpocznie się runda finałowa? Bitwy w Kurlandii nie pozostawiły nam czasu na zastanowienie się nad takimi wątpliwościami. Ale wątpliwości były i nas dręczyły. Co mogliśmy zrobić, jak nie zepchnąć ich na dalszy plan, jak wymagała tego chwila, gdy słyszeliśmy niekończący się zgiełk bitwy na froncie kurlandzkim? Warto w tym momencie nakreślić także, w jaki sposób Sowieci widzieli wydarzenia wewnątrz Kotła kurlandzkiego. Stalin uważał front kurlandzki za jedynie kompleks więzienny pod gołym niebem, gdzie zamieszkało około 30 niemieckich dywizji. Jednak czy w rzeczywistości Kurlandia miała takie nikłe znaczenie dla Rosjan? Rzeczywiście, losy wojny rozstrzygnęły się na zachodzie i głównym celem był wyścig aliantów do Berlina. Ale czy gdyby kocioł nie miał żadnego znaczenia, to Rosjanie przeprowadzaliby na niego aż sześć ofensyw? Jakie więc mogły być powody, dla których Sowieci starali się zlikwidować kocioł? Po pierwsze, front kurlandzki wiązał znaczne siły rosyjskie. Jeden front był odpowiednikiem grupy armii, więc niemieckie wysiłki w Kurlandii wiązały ponad milion żołnierzy radzieckich. Dodatkowo stawka bała się, że Niemcy będą ewakuować kocioł, a przynajmniej jego część, co było zgodne z prawdą. I dlatego chciała cały czas utrzymywać presję, by te jednostki nie sprawiały problemy w wyścigu do Berlina. Po drugie, Kurlandia stanowiła ostatni znaczący obszar terytorium sowieckiego, który nie został jeszcze wyzwolony. I tutaj należy oczywiście zastosować cudzysłów. Jakkolwiek nieunikniona byłaby ostateczna kapitulacja wojsk niemieckich, polityczne znaczenie odzyskania tego ostatniego skrawka, w cudzysłowie znowu, sowieckiej ziemi, były znaczące. Po trzecie. W pamięci Stalina, w momencie kiedy Armia Czerwona najechała Łotwę w okresie łotewskiej wojny o niepodległość po I wojnie światowej, to właśnie część Kurlandii była jedynym obszarem, które nie zostały zdobyte. I to właśnie z tych małych obszarów, zwłaszcza wokół portu w Lipawie, łotewscy nacjonaliści i ich niemieccy sojusznicy wypędzili Czerwonych z powrotem. Szanse na powtórzenie tego wyczynu przez siły niemieckie i łotewskie pod koniec 1944 roku były niewielkie. Stalin był świadomy, że okoliczności mogą się szybko zmienić, podobnie jak Churchill, który patrzył w przyszłość poza klęską Niemiec. Istnieje wiele dowodów na to, że nawet w tak późnym etapie obawiał się, że zachodni alianci mogą zdecydować się na wsparcie Niemiec przeciwko Związkowi Sowieckiemu, w którym to przypadku marzenie Hitlera o wykorzystaniu Kurlandii jako bazy do przyszłych operacji ofensywnych mogło okazać się uzasadnione. Tak jak powiedzieliśmy, Sowieci próbowali aż sześciokrotnie zdobyć Kurlandię. Postaramy się teraz omówić poszczególne bitwy, których celem było ostateczne pokonanie Niemców w okrążeniu. Czy mógłbyś przedstawić nam, w jaki sposób przebiegała pierwsza bitwa kurlandzka w październiku 1944 roku? Tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, Grupa Armii Północ, w tym momencie, to jest w październiku 1944 roku. Była już całkowicie odcięta od jednostek niemieckich, znajdujących się na południu od niej, czyli w Prusach Wschodnich i w okrążonym mieście Kłajpeda. Dostawy zaopatrzenia i części zamiennych miały być dostarczane. Głównie przez dwa bałtyckie porty, które znajdowały się na terenie Kotła Kurlandzkiego. Najważniejszym portem była Lipawa, to był właśnie główny hub zaopatrzeniowy. To był też jedyny port, który miał odpowiednią ładowność, by móc przez siebie przepuścić te wszystkie tony zaopatrzenia niemieckiego. Drugim mniejszym portem, ale też istotnym, szczególnie dla jednostek walczących na północy, bliżej Rygi, był port Windawa. Początkowo Niemcy nie planowali ewakuacji. Dlaczego? Bo niemieckie plany ofensywne zakładały atak Prus wschodnich i Skotła Kurlandzkiego w kierunku miasta Kłajpeda. To miało zapewnić połączenie się ponowne tego północnego odcinka frontu wschodniego w jedną stabilną linię frontu. Ta akcja miała nosić Kryptonin-Gajer. Planowano, że 18. armia, która była ściągnięta z okolic Rygi, tam znajdował się m.in. III Korpus Pancerny pod dowództwem słynnego generała Feliksa Steinera, który w ostatnich dniach Rzeszy został mianowany. Dowódcą grupy armii i miał zaatakować sowieckie oddziały wokół Berlina, słynna ofensywa Steinera, która no oczywiście nie doszła do skutku, bo Niemcy już wtedy mieli za mało dywizji, ale jest to pewien taki element, myślę, humorystyczny i może co po niektórzy kojarzą, memy związane z tą, z tą postacią. Tak miał być wyprowadzony w kierunku Kwajpedy, w celu przebicia się w stronę plus wschodnich. Ale on został zatrzymany zanim jeszcze na dobre się rozpoczął. Niemieckie uderzenie uprzedziło rosyjski atak pierwszego frontu nadbałtyckiego w kierunku Lipawy. I niemieckie siły, o ile były w stanie się bronić przed tym atakiem, to były za słabe, żeby przebić się przez oddziały sowieckie i uzyskać połączenie lądowe z prusami wschodnimi. W tym samym czasie można wspomnieć jeszcze o jednym elemencie armii niemieckiej, która Walczyła na obszarze państw bałtyckich. Była to 23. Dywizja Piechoty, która utrzymywała się na półwyspie Salme. Ten półwysep był położony na estonskiej wyspie Saremie, więc to był taki ostatni przyczółek Niemców w obszarze Estonii. Ten półwysep był na północ od Kurlandii. On miał też takie ciekawe zadanie, bo tam była tylko jedna dywizja, to ona wiązała aż dwa radzieckie korpusy, które były odciągnięte m.in. od możliwości wzięcia udziału w atakach na sam kocioł kurlandzki. 13 października 1944 roku rozpoczęła się pierwsza bitwa kurlandzka, której sowiecki drugi Front Nadbałtycki miał zaatakować w kierunku jednego z portów, który wymieniłem wcześniej, tym portem miała być Windawa. Atak miał wyjść z okolic Dobele, miał potem być przeprowadzony przez miasto Tuk. Natomiast pierwszy Front Nadbałtycki, który blokował połączenie między Prusami Wschodnimi i Kotłem Kurlandzkim, miał zaatakować z rejonu Wajnodę w kierunku najważniejszego portu zaopatrzeniowego dla całej armii kurlandzkiej, czyli w kierunku Lipawy. Kierunek ataku na Lipawę był intensywnie ostrzeliwany przez sowiecką artylerię Także bomby z samolotów szturmowych. Też można dodać, że w tym momencie już praktycznie lotnictwo Armii Czerwonej miało bezwzględną dominację w powietrzu na terenie całego frontu wschodniego. I niektóre dywizje sowieckie nie były jeszcze w pełni rozmieszczone. Tak to też wszystko się, pewien taki chaos planistyczny, charakterystyczny dla Sowietów, panował. Jednocześnie też można zaznaczyć, że trzeci Front Nadbałtycki przekroczył granicę z trzecią Rzeszą w celu zajęcia miast Tylży i Gusiewa ostatecznie przekreśliło jakiekolwiek szanse na połączenie się Półwyspu Kurlandzkiego z, z armią w Prusach Wschodnich. Centrum ataku drugiego frontu nadbałtyckiego znajdowało się przed miasteczkiem Tukums. Tutaj Armia Czerwona też zrobiła największe postępy, bowiem udało jej się odsunąć front od Dźwiny i samego miasta Ryga, które było stolicą Łotwy. Zajęto również miasteczko Dobele, ale na wschód od Tukums sowieckie ataki utknęły w martwym punkcie. Sowieci robili również powolne postępy na wspomnianym wcześniej Półwyspie Salmy, na Wyspie Sarema. Zepnęli znajdujące się tam dwie dywizje niemieckie, coraz bardziej na ten wolny progres sowiecki i zażarta obrona Niemców sprawiły, że pierwsza bitwa dobiegła końca. No, ona charakteryzowała się przede wszystkim bardzo dużymi stratami u Sowietów. One wynikały właśnie z tego pośpiechu, z nieprzygotowania jednostek, szczególnie brak widocznych efektów, był widoczny na kierunku lipawskim. Sowieci ponosili tam bardzo ciężkie straty. Też po raz kolejny dało się o sobie znać część radzieckich dowódców z życiem zwykłych żołnierzy. I to był duży szok, bowiem Sowieci spodziewali się, że dość łatwy sposób uda mi się zlikwidować ten kocioł, a przynajmniej pozbawić go bazy zaopatrzeniowej w Lipawie, który też równałby się właściwie unieszkodliwieniem niemieckich oddziałów, które się tam znajdowały. Jakie były przyczyny takiego stanu rzeczy? No przede wszystkim dobrze przygotowane pozycje obronne przez Niemców, dodatkowo relatywnie krótki odcinek frontu, który Niemcy musieli bronić, nie dało się niemieckich dywizji, mimo tego, że Sowieci mieli przewagę liczebną, oflankować. Także ciężki teren, o którym w pierwszym odcinku pominaliśmy, także sprzyjał obronie. Owo jesienna aura w tamtym rejonie charakteryzuje się przede wszystkim ciężką pogodą deszczową, która sprawia, że ofensywne akcje zbrojne są trudniejsze do przeprowadzenia. To przede wszystkim widać przy użyciu ciężkiego sprzętu, który właśnie przez te warunki pogodowe był utrudniony, bowiem ciężkie czołgi, ciężką artylerię. Trzeba transportować głównymi drogami, bez fakt tego, że w wokół znajduje się błoto. Dzięki temu Niemcy mogli łatwiej się bronić, bo mogli w wąskich gardłach pozycjonować broń przeciwpancerną, która mogła z łatwością niszczyć radzieckie czołgi. Niemcy również ponieśli ciężkie straty w tej bitwie. Niektóre dywizje miały mniej niż 50% początkowego stanu osobowego. Sytuacja z tak zwanym manpowerem, czyli z liczbą dostępnych żołnierzy dla Niemców, była ciężka. Był problem skąd bez uzupełnienia. Z tego też względu, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, generał Scherner musiał organizować personel tyłowy, czy Luftwaffe, co miało poprawić sytuację Niemców, jeśli chodzi o ludzi. Niemcy przygotowali także obronę na kolejny atak. Tworzyli pola minowe, okopy, zasieki, usuwali drzewa zasłaniające obszary, z których mogli naciągnąć Sowieci, by ich pole widzenia i ostrzał nie było przez nic zasłonięte. Część jednostek była już też w tym czasie ewakuowana do Prus-Schodnik, by pomóc w tamtym rejonie w obronie królewca, bowiem było to cenne terytorium Rzeszy, także ten obszar miał większy priorytet od Kurlandii. Czy mógłbyś nam powiedzieć coś o drugiej bitwie kurlandzkiej, kiedy się ona zaczęła, jaki miała przebieg i jak się skończyła? Druga bitwa kurlandzka rozpoczęła się 27 października i trwała do 15 grudnia 1944 roku. Atak rozpoczęły oddziały sowieckiego lotnictwa, które zbombardowały port w Lipawie, niszcząc wiele budynków i topiąc kilka statków, ale główne Obiekty logistyczne dla armii niemieckiej nie zostały zniszczone. Nacisk armii czerwonej na wyspę Saarema sprawił, że Niemcy musieli dosłać tam jedną dodatkową dywizję, a także przysłać wsparcie floty, która miała wspierać obronę ostrzałem ze swoich dział. sowiecki pierwszy front nadbałtycki został wzmocniony dodatkowo 61. armią, chociaż była ona w niezbyt dobrym stanie. I jego celem miała być ponownie Lipawa. 27 października 1944 roku około godziny 6 rano, sowiecka artyleria ostrzeliwała pozycję 18 Armii i oddziału Armii Grasser. 60 rosyjskich dywizji zaatakowało grupę Armii Północ. Atak koncentrował się początkowo na prawym skrzydle niemieckiej 18 Armii między Wainode a Skłodas. Kolejne ognisko ataku Armii Czerwonej było na lewym skrzydle Niemców, na pozycję 16 Armii. Pozycje obronne w okolicy miastach Auce załamały się i miasto 1 listopada wpadło w ręce Sowietów. W innych miejscach Niemcy musieli cofnąć się kilka kilometrów. Udało im się jednak zatrzymać sowiecki walec. Generał piechoty Grasser został zwolniony z dowództwa swojej armii. Zastąpił go generał Klefel, od którego nazwiska nazwano odtąd armię. W wielu miejscach na froncie kurlandzkim brakowało ciągłej i spójnej linii bojowej. W ogniskach walk pułki i bataliony nieustannie formowano w grupy bojowe, które następnie podporządkowano obcym dywizjom. Sytuację dodatkowo skomplikowała zła pogoda i brak zapasów paliwa, dlatego te grupy bojowe często musiały maszerować całymi dniami przez błotnisty teren, aby dotrzeć do swoich miejsc akcji. Pogoda była jednak bronią obosieczną, bowiem podobnie jak Niemcom, także Sowietom utrudniała przemieszczanie się, a także atakowanie. W trakcie tej bitwy Niemcy ponieśli duże straty. X Korpus stracił w tamtym czasie ponad 4000 osób oficerów, podoficerów i szeregowców. Dodatkowo Niemcy mieli problem z amunicją, ciepłymi ubraniami, a także tak jak właściwie wszędzie w końcowym etapie wojny, z ropą. Obie strony musiały odnotować bardzo duże straty. Więc w walkach nastąpił zastój. Dostawy były dodatkowo pilnie potrzebne, a Sowieci, a także grupa armii północ, wykorzystali przerwę do przeprowadzenia niezbędnych przegrupowań. W ich wyniku sztab oddziału wojskowego Klefela, został skierowany do marszu na front zachodni. Dywizje, które pozostały w Kurlandii nazwano 16. Korpusem Armijnym i podporządkowano go 16. Armii. Reorganizowano także inne jednostki, bowiem Niemcy w tamtym okresie stracili około 44 tysiące ludzi, a uzupełnień mieli tylko 28 tysięcy. Łączono więc dywizje, by poprawić ich stany liczebne. Niemcy wycofywali swoje dywizje pancerne z pierwszej linii, by mogły działać jako rezerwa i gasić punkty zapalne na linii frontu. Ewakuowano też dalej jednostki z Kotła, m.in. 15 łotewską Dywizję SS, która miała walczyć na Pomorzu. Wydawać by się mogło, że łotewskie jednostki powinny zostać na swojej ziemi, co zwiększyłoby ich zdolności bojowe, ale pokazuje to, że Oś rzeczywiście starała się wycofać swoje jednostki z Kotła na miarę swoich możliwości transportowych dla celów militarnych. W grudniu 1944 roku chciano ewakuować 19 łotewską dywizję SS, ale kiedy żołnierze się o tym dowiedzieli, zaczęła się fala dezercji i Niemcy musieli zapewniać, że jednak ich nie wyślą. Część żołnierzy wróciła ale część z nich zaczęła prowadzić działania partyzanckie przeciwko Niemcom. W kontrze na to Niemcy utworzyli jednostkę złożoną z Łotyszy, zwaną Mezakaki, Dzikie Koty, a właściwie Żbiki. Jej żołnierze byli szkoleni w Rzeszy przez legendarnego Otto Skorcennego, znanego z innego odcinka, był on człowiekiem, który uwolnił z więzienia Mussoliniego. Ich zadaniem były działania antypartyzanckie. To pokazuje, jak podzielona była lojalność Łotyszy. Istniały jednostki łotewskie przy Armii Czerwonej, partyzanci, którzy walczyli przeciwko Sowietom i Niemcom, oraz dywizje SS oraz jednostki antypartyzanckie, które były przy Niemcach. 19 listopada walki ponownie rozgorzały. Ciężki ostrzał artyleryjski padł na pozycje niemieckie w centrum, rozpoczęła się druga faza bitwy. Sowieci byli w stanie przerwać pierwszą linię obrony Niemców, ale w związku z niemieckimi dywizjami pancernymi, które ratowały sytuację, gdy ciągłość frontu była zagrożona. A także z największym wrogiem Armii Czerwonej, czyli pogodą, która była tak fatalna, że nawet drogi były nieprzejezdne, w konsekwencji ataki nie osiągnęły operacyjnych celów. 24 listopada niemieckie jednostki na wyspie Saarema zostały ewakuowane. Łącznie 5 tysięcy osób, ale pozostawiono z tyłu ciężki sprzęt. Co ciekawe, siły te nie trafiały do Kurlandii, ale do Rzeszy, gdzie miały otrzymać je uzupełnienia. Estońskie wyspy były w końcu w całości w rękach Rosjan. Na początku grudnia walki ucichły, obie strony były u kresu sił. Resztę załatwiły problemy z zaopatrzeniem. Wyczerpane wojska wymieniono na zamienniki, a wszystkie dostępne siły wykorzystano do budowy pozycji i bunkrów. Hasło brzmiało: rowy zamiast grobów. Grupa armii dosłownie wkopała się w łotewską ziemię. Rozpoczęto także ewakuowanie sprzętu mobilnego z Kurlandii, czyli ciężarówek motocykli, które stawały się bezużyteczne w ciężkich warunkach pogodowych i terenowych Kurlandii, a mogły bardziej przydać się w obronie Rzeszy. Łączna liczebność zgrupowania armii na początku grudnia 1944 roku wynosiła nieco ponad pół miliona żołnierzy. Niedługo później rozpoczęła się trzecia bitwa kurlandzka, która trwała pod koniec grudnia 1944 roku. Czy mógłbyś przedstawić, w jaki sposób ona przebiegała? Pod koniec grudnia na froncie wschodnim nastały mrozy. Niemcy mieli problem z zaopatrywaniem swoich jednostek w zimowe ubrania, ale z drugiej strony zamarzły błota i to umożliwiło znowu przemieszczanie ciężkiego sprzętu. Z jednej strony ułatwiło to Niemcom obronę, bowiem mogli podciągnąć chociażby artylerię w zagrożone miejsca czy dywizje pancerne, ale z drugiej była to bronia bosieczna, bo Sowieci również mogli użyć w szerszy sposób swoich własnych czołgów. To spowodowało te mrozy przygotowania sowieckie do trzeciej Bitwy. I ponownie jak w dwóch poprzednich przypadkach. Tą bitwę również rozpoczął bombardowanie niemieckich pozycji, szlaków zaopatrzeniowych. W połowie grudnia 1944 roku Lipawa stała się celem masowych sowieckich nalotów. I pomimo dużych strat, jakie te naloty spowodowały, niemieckie baterie przeciwlotnicze zadały Sowietom dosyć duże straty i miasto oraz port nie ucierpiały tak bardzo. Do wieczora 22 grudnia 1944 roku wszystkie korpusy armii były zaangażowane w walkę. I Sowieci skupiali się tutaj na południowy zachód od miasta Saldus w okolicy Pampali. Naczelne dowództwo Armii Czerwonej w trzeciej ofensywie przesunęło ten środek ciężkości z Lipawy, którą w dwóch poprzednich ofensywach nie udało się zająć, na miasteczko Saldus. Z tego względu, że to miasteczko było położone powiedzmy w centralnym rejonie kotła kurlandzkiego. Jego zajęcie przecięłoby główną linię kolejową biegnącą ze wschodu na zachód i w konsekwencji rozdzieliłoby obie niemieckie armie, czyli tą 16. i 18. armię. A następnie po zajęciu miasta Saldus, Sowieci planowali uderzenie na zachód i zajęcie Lipawy. Sowiecka przewaga powietrzna bardzo utrudniała życie niemieckim siłom. Mimo licznych strąceń przez niemieckie baterie przeciwlotnicze, także niemieckie myśliwce, Niemcy nie bardzo sobie mogli z tym poradzić. Początkowo ten rosyjski atak był bardzo udany. Zająto miasteczko Pampale. I wydawało się, że sukces dla Sowietów jest na wyciągnięcie ręki, że wkrótce uda się zająć miasteczko Saldus. Ale Niemcy ciągnęli posiłki, to były właśnie te rezerwowe dywizje pancerne, które uratowały sytuację. Chociaż i one ponosiły ciężkie straty w tych walkach. Pojawiały się problemy z logistyką czy z serwisowaniem tych maszyn, ale one zapewniły Niemcom utrzymanie swoich linii. Rosjanom udało się zająć tylko kilka kilometrów. Kolejne miejsca ryskiego ataku to rejon w pobliżu wybrzeża Bałtyku. Na północ od miasta Dobele. Warto zaznaczyć, że walczyli tam naprzeciwko ciebie Łotysze, zarówno w ramach Armii Czerwonej, jak i Dywizji SS. Tu jest też takie ciekawe wydarzenie, które miało miejsce w Wigilię 1944 roku. Obie strony przerwały walkę i dały sobie chwilę wytnienia, takie powiedzmy świąteczne zawieszenie broni, ale już. Pierwszy dzień świąt Rosjanie ponowili swój atak, więc to było tylko takie chwilowe przerwanie walk, ale znowu ich zdobycze były bardzo małe, bo posuwali się ledwie kilka kilometrów. Ten charakter działań przypominał bardziej I wojnę światową niż duże manewry, z jakich słynął Front Wschodni w czasie II wojny światowej. I Niemców znowu ratował nie tylko twardy opór, ale rezerwowe dywizje pancerne, które znajdowały się na tyłach niemieckiej armii. Łatały po prostu te dziury we froncie, także na tym północnym odcinku Kot. Walki w Kotle w okresie świątecznym były niezwykle wycieczające i dla Niemców i dla łotewskich żołnierzy, którzy walczyli razem z Niemcami. Oni byli pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim, a byli atakowani przez czołgi i niezliczoną falę sowieckich żołnierzy. poro czasu musieli spędzać w temperaturze w okolicach zera, a jak już też mówiliśmy wcześniej, były problemy z dostarczaniem ciepłych ubrań, butów, więc te warunki nie były komfortowe dla żołnierzy. Są opisy, że wiele godzin spędzali w okopach, które do kolan były przykryte zamrożoną wodą. I pod koniec roku 1944 liczba niemieckich żołnierzy w Kotle zmniejszyła się do 400 tysięcy. I to było spowodowane nie tylko stratami bojowymi, ale także ewakuacją. Szacuje się, że przez cały grudzień ewakuowano około 70 tysięcy żołnierzy niemieckich z Kotła. I to był koniec trzeciej bitwy kurlandzkiej. Czwarta bitwa rozpoczęła się dopiero 24 stycznia. Mógłbyś może nam przybliżyć, co działo się w tym okresie między 1 stycznia a 24? Czy walki może ustały? Czy prąd totalnie zamarł? A także już... Przejść do opisu samej czwartej bitwy, jak ona przebiegała, co tam się działo. Jak łatwo się domyślić, pomiędzy głównymi bitwami cały czas toczyły się starcia i potyczki między stronami konfliktu. Właściwy spokój nigdy nie panował na froncie kurlandzkim. Przykładem może to być Czwarty korpus arminy SS. W pierwszym tygodniu stycznia nadal toczył ciężkie walki obronne z dywizjami przeciwnika na odcinku frontu o szerokości około 10 km. Dopiero około 6 stycznia walki ucichły, Sowieci zaprzestali działań ofensywnych. Warto nakreślić tutaj także to, co działo się w samym dowództwie Rzeszy. Hitler na początku 1945 roku wydał rozkaz, że wszyscy dowódcy do poziomu dywizji musieli mu raportować wszelkie swoje działania. Raportów, które, jak łatwo się domyślić, była ogromna liczba, pokazują szaleństwo Hitlera. Nie był on w stanie tego wszystkiego ogarnąć. W samej Kurlandii była ogromna liczba dywizji. A przecież nie był to jedyny front. Dodatkowo tłamsiło to inicjatywę niższych rangą dowódców, zmniejszało to efektywność armii i także było ostatecznym gwoździem do trumny. W tym czasie strona niemiecka zwróciła szczególną uwagę na rozbudowę łańcucha dostaw i zaopatrzenia. Rozbudowano pozycje, rowy, bunkry, stanowiska artyleryjskie, istniejące trasy dostaw dodatkowo ulepszono. W całej Kurlandii powstały bataliony pionierów. Problemem dla Niemców była coraz większa aktywność radzieckich łodzi podwodnych, które miały wsparcie lotnictwa i mogły przeszkadzać w ewakuacji kotła, a także w jego zaopatrywaniu. Jednak flota sowiecka pozostawała w Kronstadtzie i raczej nie wypływała poza Zatokę Fińską. Dlaczego? Obawiano się niskiej jakości okrętów floty bałtyckiej. Rosjanie nie mieli dobrej historii użycia tej floty. Walki po I wojnie światowej czy Tsushima tutaj są dobrym przykładem. A także same okręty przez oblężenie Leningradu nie były w najlepszym stanie technicznym. Ich załogi, które od 1941 roku brały udział w tym oblężeniu, były obecnie bardziej jednostkami lądowymi niż morskimi. Nie były wystarczająco wytrenowane. Obawiano się, że w starciu z doświadczonymi marynarzami Kriegsmarine skończy się to katastrofą. W połowie stycznia 1945 roku Grupa Armii Północ została przemianowana na Grupę Armii Kurlandia. Grupa Armii Centrum, która walczyła w Prusach Wschodnich, została teraz nazwana Północ, a dawna Grupa Armii Południe na Śląsku otrzymała nazwę Grupę Armii Centrum. Generał Oberst Rendulic został nowym głównodowodzącym HG Kurland. Jednak już pod koniec stycznia Rendulicia wymieniona na Heinricha von Wettinghoffa. 24 stycznia 1945 roku, sowiecka artyleria otworzyła czwartą bitwę kurlandzką ostrzałem na froncie o długości 120 km pomiędzy Lipawą a Saldus. Sowieci rzucili się na 18. armię ze wsparciem silnego lotnictwa. W kilku miejscach wojskom wroga udało się przebić główną niemiecką linię bojową na głębokość kilku kilometrów. Po raz kolejny sytuacje ratować musiały dywizje pancerne, które zapełniały luki we froncie. Angażując wszystkie dostępne siły 18. armii udało się utworzyć ciągłą linię frontu. Pierwszy front nadbałtycki została zreorganizowana pod koniec stycznia. Wspierani całodniowym ostrzałem artyleryjskim, Sowieci zaatakowali pozycje niemieckie przed rzeką Wartają. Radzieckie czołgi przedarły się przez linie niemieckie na wzniesienie przed odcinkiem rzeki. Spowodowało to wybuch ciężkich walk wokół Ałdawii na początku lutego 1945 roku. Sowieckim jednostkom strzeleckim i pancernym udało się przedrzeć na północ od Priekule i utworzyć dwa przyczółki nad Wartają. Ostatecznie jednak Niemcom udało się znowu zatrzymać atak Rosjan, tym razem przy użyciu rezerwowych dywizji piechoty, które zatkały dziury we froncie. Armia sowiecka poniosła kolosalne straty za niewielkie terytorium. Jeden z raportów niemieckich mówił o 45 tysiącach Sowietów i 541 czołgach utraconych przez czerwonoarmistów w ciągu 10 dni walk. Ostatecznie z tego powodu przerwano natarcie. Walki między 24 stycznia a 3 lutego opisuje Gottlieb Biederman, żołnierz 438. Regimentu Grenadierów, będący na pozycji w Lipawie. Przebywający na, pod, przebywający na podmokłym, nizinnym terenie żołnierze zbudowali palisadę z bali z piaskową podłogą, która była nieco wyższa niż otaczający teren. Ciepłe bunkry zbudowano aż do samej linii frontu i te, które nie miały żelaznego pieca, wyposażono w kominy i kominki z kamienia i gliny. Pozostało mnóstwo drewna opałowego. Żołnierze wolili palić rozłupaną brzozę, która wytwarzała niewielką ilość dymu zdradzającego ich położenie. Kiedy wchodziło się do bunkrów z zimnego i wilgotnego powietrza na zewnątrz, jakby wchodziło się do pieca. Żołnierze głośno protestowali, gdy drzwi lub do bunkra lub schronu były otwarte na zimne powietrze z zewnątrz. Głośne, hałaśliwe protesty zwykle sugerowały, że żołnierze wolą raczej śmierdzieć, niż zamarznąć. Zakończyły się działania w trakcie czwartej bitwy kurlandzkiej, ale niedługo później rozpoczęła się piąta bitwa, która trwała od 20 lutego. Czy mógłbyś opisać nam, w jaki sposób ona przebiegała? Przed opisaniem samej piątej bitwy kurlandzkiej można pisać, co robili Niemcy w przerwie z oboma starciami. Kontynuowali ewakuację swoich oddziałów. W tym momencie, to jest miesiąc luty, zostało tylko nieco ponad 350 tysięcy ludzi z grupy armii Kurland. Te 350 tysięcy miało obstawić linię frontu o długości około 240 km. Sowieci również nie próżnowali. W połowie lutego 1945 roku niemieccy wartownicy Mogli słyszeć noc w noc odgłosy pojazdów i czołgów, którymi Sowieci wzmacniali swoje oddziały. Duże znaczenie miał aliancki Landis, bowiem te ciężkie straty, które poniosły sowieckie dywizje pancerne w poprzednich atakach, były uzupełnione przez alianckie czołgi Shermany, których Sowieci otrzymali około 200 sztuk. Niemcy ewakuowali także swoje dywizje pancerne. W Kotle zostały im już tylko dwie i z tego powodu też... Oni wiedzieli, że potrzebują tej mobilnej rezerwy, która w poprzednich bitwach ratowała często im skórę. Siły mobilne, nawet niekoniecznie wyposażone w czołgi, mogły szybko być przemieszczone w takie miejsca, w których Sowieci. Przebijali się przez niemiecką linię frontu i stąd też utworzono kurlacką brygadę pancerną. Ona pancerna była bardziej z nazwy, bo czołgów miała niewiele, ale była przede wszystkim zmotoryzowana i posiadała także niszczyciele czołgów, a także mobilne działa, które były również bardzo skuteczne w zwalczaniu dzieckich sił pancernych. Przygotowania do Piątej Bitwy Kurlandzkiej po stronie sowieckiej nasilały się z dnia na dzień. Myśliwce i dywizjony myśliwskie coraz częściej atakowały pozycje niemieckie. 14 lutego doszło do kolejnego ciężkiego ataku na bałtyckie porty Lipawa i Windawa. Piloci niemieccy zestrzelili kolejne 48 samolotów Wroga. Tutaj sławił się porucznik Otto Kittel, który był dowódcą drugiej eskadry, tak zwany Green Heart Squadron. On odnosił największe sukcesy jako pilot myśliwski, właśnie w północnym sektorze frontu wschodniego. I odniósł tego dnia, czyli to jest 14 lutego, swoje 267 zwycięstwo w powietrzu. Jednak niedługo później spotkała go śmierć, i jego maszyna rozbiła się. 20 lutego, dokładnie o godzinie 7.00, setki dział Armii Czerwonej ostrzelały pozycje niemieckie między Dżukse na wschodzie, a Priekule na zachodzie. I rozpoczęła się Piąta Bitwa Kurlandzka. Podobnie jak w przypadku poprzedniej bitwy, Sowieci skupili się. Wokół miasta Piekule. I samo Priekule padło już drugiego dnia bitwy. W tym czasie sowieckie czołówki pancerne posunęły się już poza miasto i zatrzymały je dopiero parcie niemieckie w postaci Dywizji Pancernej oraz Rezerwowej Dywizji Piechoty, co podobnie jak w przypadku Pusznik Bitew znowu uratowało sytuację. I pomimo bardzo dużych strat 18 Armii Niemieckiej, około 5400 oficerów, podoficerów i żołnierzy. Ona była w stanie się utrzymać w miarę stabilną linię frontu. Cel Sowietów, w którym praktycznie w każdej ofensywie była lipawa, znowu nie został osiągnięty. Próbowano również zająć ważny węzeł kolejowy Saldus, ale sowieckie ataki tam powstrzymała nowo sformowana kulanska brygada pancerna, która została tam natychmiast wysłana. I właściwie w związku z tym niemieckim oporem i brakiem postępów ze strony Sowietów. A także ogromnych strat, bo w tej piątej bitwie z Rosjanie stracili około 70 tysięcy żołnierzy. Piąta bitwa kurlandzka to jest przełom lutego i marca, i myślę, że jest istotne, żeby pokazać, jak zmieniały się warunki pogodowe w tym okresie, bowiem te warunki determinowały głównie przebieg bite, przebieg ofensyjny, wkowały tym, że Rosjanie nie mogli wykorzystać swoich przełamań, których dokonywali w niemieckich liniach. Byli często zatrzymywani nie tylko przez rezerwowe dywizje niemieckie, ale także właśnie przez same warunki pogodowe, które ich spowalniały, a także utrudniały. Zaopatrywanie logistyczne. To dobrze opisują wspomnienia Artursa Silgalisa z 17 marca 1945 roku. Zaczęła się wiosenna pogoda i topniejący śnieg zamienił drogi w nieprzejezdne bagno. Rosjanie byli wyposażeni w amerykańskie Caterpillary kolumnowe. Podczas gdy Niemcy musieli polegać na pojazdach ciągniętych przez konie. Transporty przewożono wozami konnymi łotewskich farmerów. Z powodu fatalnych warunków drogowych jednostki pułkowe docierały do celu po kawałku. Ten opis w tych warunków pogodowych myślę, że będzie dobrym wstępem do opisu ostatniej bitwy, czyli szóstej bitwy kurlandzkiej, która rozpoczęła się 18 marca. Czy mógłbyś nam przybliżyć, jakie działania były w jej trakcie prowadzone? Nadeszła wiosna i ciepłe słońce stopiło resztki śniegu. Ulice i ścieżki znalazły się pod wodą. Kocioł pogrążył się w błocie. Większość władz cywilnych opuściła już kraj. Coraz bardziej malały także zapasy, które transportowano drogą morską do Kurlandii. Kontynuowano również ewakuację kolejnych oddziałów. 10 marca na stanowisko dowódcy grupy armii powrócił Rendulic, ale znowu na bardzo krótki okres, bo po 15 dniach zastąpił go Karl Hilpert. Sowieci chcieli zaatakować Lipawę na zachodzie przez Saldus. W tym celu radziecka 10 Armia Gwardii pod dowództwem generała porucznika Korotkowa została uzupełniona jednostkami pancernymi i zmotoryzowanymi miała ona stanowić czołówkę nowej ofensywy przeciwko pozycjom niemieckim. Gottlieb Bilderman, który przebywał pomiędzy Saldus a Skrunda, wspominał. Ulice i drogi były niewiele więcej niż grzęzawiskami bez dna, nad którymi nic nie mogło przejechać bez wielkiego wysiłku. Pozycje karabinów maszynowych zdawały się być pożerane przez szaro-czarne błoto, a nawet aktywność po sowieckiej stronie prawie się zatrzymała, a nieprzejezdne drogi psuły wszelkie natychmiastowe plany dalszego ataku. Odpowiednie przygotowania trwały po stronie niemieckiej: rozbudowywano i naprawiano fortyfikacje oraz okopy. Armia niemiecka odczuwała jednak wyraźne problemy z zaopatrzeniem zwłaszcza w paliwo. W trakcie tych przygotowań, które nie były zakończone, Rosyjski atak rozpoczął szóstą bitwę kurlandzką. Tego dnia jak i następnego, cały front 16 armii był pod ostrzałem. Setki sowieckich baterii moździerzowych i artyleryjskich wystrzeliwały rakiety i pociski na pozycje niemieckie. Nieprzyjacielska artyleria atakowała tzw. cichymi strefami, własnym ogniem, aby czołgi rosyjskie mogły przez te strefy atakować pozycje niemieckie. Udało im się przełamać front, ale Niemcy powtórzyli to, co robili w pięciu poprzednich bitwach. Dosłali dywizje pancerne w region i ospokoili sytuację. Plan 10 Armii Gwardyjskiej, by rozerwać niemiecki front jednym atakiem nie powiódł się. Chociaż trzeba przyznać, że sami dowódcy radzieccy nie chcieli już specjalnie angażować swoich dywizji i marnotrawić życia żołnierzy. Wojna i tak miała być rozstrzygnięta gdzie indziej, co skłoniło ich do rezygnacji z dalszych ataków. Na początku kwietnia w Kurlandii odnotowano niewielką aktywność bojową. Oddziały niemieckie miały zostać unieruchomione przez lokalne ograniczone ataki, aby uniemożliwić ewakuację wojsk. Ze swojej strony Sowieci wycofali kolejne jednostki z półwyspu, aby rozmieścić je we wschodnich Niemczech w ofensywie na Berlin. W kwietniu 45 roku pierwsi żołnierze grupy armii Kurland otrzymali ostatnie niemieckie odznaczenie wojenne II wojny światowej, czyli opaskę Kurland. Od połowy kwietnia do 9 maja 1945 roku toczyły się kolejne walki. Pod koniec kwietnia Niemcy mieli już poważne problemy z uzupełnieniem stanów osobowych w dywizjach. Użyto około 7 tysięcy personelu Luftwaffe jako uzupełnień. To w tym momencie Niemcy mieli największe problemy z obsadzeniem frontu. Istniały duże dziury i wydaje się, że gdyby Sowieci zdecydowali się na podjęcie siódmego ataku odpowiednimi siłami, to front mógłby się załamać. Jednak jak wiemy, woleli oni raczej posyłać jednostki do ataku na terytorium III Rzeszy. 3 maja sowiecka artyleria wystrzeliła ostatni raz w trakcie bitwy, oznajmiając śmierć Hitlera oraz upadek Berlina. Nowy przywódca Niemiec i głównodowodzący Wehrmachtu, admirał Denitz, chciał ewakuować oddziały z Kurlandii, a także z Prus Wschodnich do Rzeszy. Miano skrócić front w planach do przyczółków wokół portów w Lipawie i Windawie. Przygotowywano się do zniszczenia sprzętu, którego nie udało się ewakuować. Kriegsmarine nie miała już siły, by ewakuować kilkaset tysięcy personelu. Co więcej, Niemcy po zniszczeniu ich syntetycznych rafinerii nie mieli nawet ropy, aby taką akcję przeprowadzić. Szwecja także przestała wysyłać swoje transporty węgla i ród żelaza do Niemiec, co jeszcze bardziej pogarszyło sytuację materiałową. Wiadomość o zawarciu przez Wehrmacht rozejmu z armią brytyjską w Niemczech Zachodnich naturalnie dotarła także do żołnierzy w Kurlandii. Mimo to między innymi wydano rozkaz. Wojna na wschodzie trwa, oficerowie i żołnierze muszą zachować spokój. To pokazuje próby Denica do zawarcia separatystycznego pokoju z aliantami na zachodzie i kontynuowania walki z Sowietami, ale 7 maja naczelny dowódca sił alianckich na zachodzie, generał Eisenhower, rozkazał Niemcom zaprzestania walk także na wschodzie. Kolejna wiadomość radiowa od Denica do Kurlandii nadeszła rankiem 8 maja. Stwierdzono w niej, że w wyniku kapitulacji wszystkie siły w Kotle muszą opuścić Kurlandię do północy 9 maja. Dawało to bardzo mało czasu na i tak niemożliwą ewakuację. Ewakuowano około 20 tysięcy wojsk z Lipawy i Windawy, w Kotle zostało około 200 tysięcy osób. Dopiero po kilku godzinach nadeszła kolejna wiadomość radiowa z informacją, że naczelne dowództwo Wehrmachtu podpisało kapitulację. Rozpoczął się proces niszczenia dokumentów i sprzętu. W tym momencie w jednostkach liniowych narastała panika i demoralizacja, żołnierze chcieli zrobić wszystko, by wydostać się z kotła, ale nie było to możliwe. Generał pułkownik Hilpert skontaktował się z naczelnym dowództwem wojsk radzieckich w Kurlandii, za pośrednictwem stacji radiowych dowództwa grupy armii, aby zaproponować poddanie się. Po uzyskaniu jego zgody poinformowano o tym pozostałe dywizje na półwyspie. Uzgodnione zawieszenie broni miało rozpocząć się 8 maja o godzinie 14. Ostateczny rozkaz Hilperta jako dowódcy Grupy Armii Kurland został wydany tego wieczoru. Marszałek Goworów zastrzegł, że zawieszenie broni rozpocznie się o godzinie 14.00 8 maja. Jednostki mają natychmiast wywieszać białe flagi na swoich pozycjach. Naczelny wódz oczekuje lojalnego podporządkowania się, gdyż od tego w decydujący sposób zależą dalsze losy wszystkich kurlandzkich żołnierzy. Służby marynarki wojennej zostały natychmiast zaalarmowane przez dowódcę marynarki wojennej na Łotwie z informacją, że należy spodziewać się ewakuacji jak największej części zgrupowania armii na zachód. W tym celu należy wykorzystać wszystkie dostępne okręty. 9 maja dowódcy oddziałów niemieckich poddali się Sowietom. Jeden z wysoko odznaczonych Ober spisał swoje odczucia. O 14 w towarzystwie trębacza, tłumacza i podoficera ruszyłem do przodu z białą flagą na przednim błotniku samochodu sztabowego do pierwszego punktu rosyjskiej armii. Stamtąd zostałem odeskortowany do rosyjskiego szefa kwatery głównej dywizji rosyjskiej, w której podpisałem akt kapitulacji. Potem wróciłem do regimentu i spędziłem ostatnie 12 godzin nocy na wolności. To były ostatnie godziny, które spędziłem jako wolny człowiek przez następne 10,5 roku. 22 generałów, 8 tysięcy oficerów i 180 tysięcy żołnierzy poddało się. Wśród nich było 14 tysięcy łotyszy. Dodatkowo w trakcie bitwy zginęło, zostało rannymi lub zaginęło około 150 tysięcy Niemców i 400 tysięcy Rosjan. Generał Denic wysłał ostatnią wiadomość. Nasze armie w Kurlandii przez miesiące wiązały przeważające siły sowieckiej piechoty i czołgów i zdobyły nieśmiertelną sławę w sześciu wielkich bitwach. Odrzucili wszelką możliwość wcześniejszej kapitulacji, tylko ciężko ranni żołnierze i ojcowie z wieloma dziećmi wrócili na zachód. Sztab i oficerowie pozostali przy swoich żołnierzach zgodnie z podpisanymi warunkami o północy. Strona niemiecka zaprzestała wszelkich ruchów i walk. Od północy odgłosy wystrzałów zamilkły na wszystkich frontach. Na rozkaz admirała Wehrmacht przerwał to, co okazało się daremną walką. Tym samym prawie sześć lat heroicznej walki dobiegło końca. Przyniosła nam wielkie zwycięstwa, ale i trudne porażki. Wehrmacht zachował swój honor, przeciwstawił się masowo przeważającym siłom. Wehrmacht pamięta w tej najtrudniejszej godzinie o swoich towarzyszach, którzy zginęli w obliczu wroga. Zmarli zmuszają nas do bezwarunkowej lojalności, posłuszeństwa i dyscypliny. Wobec krwawiącej z niezliczonych ran ojczyzny. Czy mógłbyś opisać nam na koniec, jakie były losy niemieckich i łotewskich żołnierzy walczących w kotle? Żołnierzom niemieckim i łotewskim, którzy poddali się w Kurlandii w 1945 roku, miano zapewnić dobre traktowanie i szybki powrót do domu po zakończeniu wojny. Podobnie jak inni żołnierze, Wehrmacht, którzy poddali się Armii Czerwonej w 1945 roku, ci w Kurlandii byli też systematycznie okradani z rzeczy osobistych, a w kilku przypadkach także brutalnie traktowani. Wydaje się jednak, że ten zdecydowany opór, jaki Wermach postawił w Kurlandii, wywarł dość spore wrażenie na żołnierzach i oficerach Armii Czerwonej i można też znaleźć przykłady dobrego traktowania jeńców niemieckich. Ten szybki powrót do ojczyzny jednak nie nastąpił. Z racji tego, że Związek Radziecki poniósł bardzo poważne straty i rozpaczliwie brakowało mu siły roboczej do. Odbudowy miast czy fabryk. Ci jeńcy niemieccy byli przetransportowani często na wschód do pracy w różnych miejscach. Odbudowy miast, usuwania gruzów z fabryk, do pracy w kopalniach czy na polach i do, do 49 roku wielu pozwolono wrócić do domu, ale duża liczba dalej pozostała w radzieckiej niewoli. I niektórzy, ale bynajmniej nie wszyscy z tych zatrzymanych zostali oskarżeni i skazani za różne przestępstwa. I z tego względu też tracili status jeńca wojennego. brodnie, które mieli rzekomo popełniać były bardzo zróżnicowane. W niektórych przypadkach obejmowały one ataki na ludność cywilną i znęcanie się nad więźniami, więc w tych przypadkach te kary były słuszne, ale w innych zarzuty były absurdalne. Na przykład jeden z pilotów w Luftwaffe został skazany na kilka lat ciężkich robót za zbrodnie z sowieckiego mienia państwowego. I chodziło po prostu o zestrzelenie przez niego samolotu podczas wojny. I śmiertelność wśród najdłużej przetrzymywanych była bardzo znacząca. Tylko mniej niż 50% przeżyło do 56 roku. W tym 56 roku wczesny kanclerz Niemiec, Konrad Adenauer, udał się do Moskwy i udało mu się tam wynegocjować uwolnienie wszystkich niemieckich jeńców, którzy jeszcze przebywali w tym okresie w Związku Radzieckim. Części żołnierzy udało się uciec do Szwecji. Jednak po wojnie miał czekać ich niemiły szok. O ile początkowo byli dobrze traktowani, otrzymywali wynagrodzenie za swoją pracę się, że uda im się dobrze zaaklimatyzować w Szwecji, to jednak po wojnie rząd szwedzki znalazł się pod rosnącą presją Moskwy. W czerwcu 1945 roku strona sowiecka wystosowała formalne żądanie, by Szwecja wydała wszystkich byłych niemieckich kombatantów, w tym także obywateli państw bałtyckich, którzy uciekli do Szwecji z frontu wschodniego. I ten rząd właśnie szwedzki znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Było wiele stronnic w Szwecji, jak kościół, wojsko, które przeciwały się takiemu transferowi. Ale strona sowiecka znalazła pewien kruczek prawny. Bowiem pod koniec każdej wojny byli kombatanci, powinni być przekazywani rządowi sprawującemu władzę w ich ojczyźnie. A z racji tego, że Niemcy były podzielone na strefy okupacyjne przez zwycięskich aliantów, sowiecka strona interpretowała ten zapis tak, że Szwedzi byli zobowiązani do przesłania Niemców do strefy tego państwa, przeciwko któremu walczyli w czasie wojny. Czyli w tym przypadku Niemców, weteranów Kotła Kurlandzkiego, walczyli oni przeciwko stronie sowieckiej, czyli mieli być przesłani do. Sowieckiej strefy Okupacyjnej, która w przyszłości miała się przekształcić w NRD. W rezultacie tego około 3000 Niemców stał przekazanych Związkowi radzieckiem. Wielu próbowało samookaleczenia, nawet samobójstwa, by uniknąć ekstradycji, ale kiedy leczyli się ze swoich obrażeń, tak zostali jej poddani. Łotysze, którzy walczyli u boku Niemców, stanęli w obliczu gorzkiej rzeczywistości poddania się związkowi Radzieckiemu. Niektórzy wymknęli się, by dołączyć do antykomunistycznych partyzantów. To były oddziały tzw. Tak meza Brali czyli Leśni Bracia, to tacy, którzy umproszeni łotewscy żołnierze wykręci. Niemielka liczba odebrała sobie życie. Szacuje się, że udało się około 14 tysięcy łotewskich żołnierzy 19 dywizji Waffen-SS. Natomiast 15 dywizja Waffen-SS, też łotewska, która została przetransportowana wcześniej. Na Pomorze. Jej udało się uniknąć ciężkich wag o Berlin i większa część poddała się Sowietom. I oficerowie łotewscy z tych właśnie dywizji w NSS, oni byli głównie skazywani na śmierć przez rozstrzelanie. Natomiast zwykli żołnierze łotewscy byli wysyłani jak Niemcy na ciężkie roboty, często właśnie w odległe rejony Syberii. No ich los był gorszy od Niemców, bo oni byli obywatelami sowieckimi, więc nie miał się o nich kto upomnieć, tak jak o Niemców upomniał się Adenauer. I dodatkowo Sowieci prowadzili politykę rusyfikacji Łotwy. I przesiedlali samych Łotyszy na wschód. Nie tylko żołnierzy, ale także zwykłych cywilów. Około 800 żołnierzy z tej 15 dywizji FNSS udało się przedostać do strefy alianckiej i poddali się Amerykanom. I to jest ciekawe, że Amerykanie stwierdzili, że nie będą ich traktować jak innych żołnierzy jednostek SS z racji tego, że pobór do tych łotewskich dywizji SS był przymusowy i też było inne podłoże ideologiczne tych łotyszy, którzy nawet zdecydowali się tam służyć ochotniczo, no oni walczyli o, sw o swoją niepodległość z, tego, z tej racji też Amerykanie uznali ich, że nie są wrogie USA. Poza losem oddziałów, które walczyły w kotle kurlandzkim, myślę, że warto też zahaczyć o temat strat samych państw bałtyckich. Nie tylko strat ludnościowych, ale także strat takich gospodarczych, ekonomicznych, które te kraje poniosły w trakcie trwania II wojny światowej. Te kraje bałtyckie podczas wojny, no one przechodziły praktycznie z rąk do rąk. I w wyniku walk i polityki różnych mocarstw okupacyjnych, czyli no III Rzeszy i Związku Sowieckiego, zaznały dużych zmian w populacji. Dokładne dane są trudne do zweryfikowania, ale całkowity spadek liczby ludności w wyniku sowieckiej deportacji przed i po wojnie, niemieckiej eksterminacji Żydów i innych osób oraz ofiar walk wyniósł prawdopodobnie około 20%. I to pokazuje, że te kraje bałtyckie takim względem procentowym straciły większą część populacji niż każdy inny kraj w II wojnie światowej, z wyjątkiem Polski, która miała te straty jeszcze większe. I do tego trzeba dodać potężne zniszczenia wojenne, jeśli chodzi o przemysł, infrastrukturę, przymusową kolektywizację już po II wojnie światowej oraz komunistyczny terror w czasach stalinowskich, który nastąpił na tych terenach jeszcze w trakcie wojny. Do tego też dochodzi powojenna rusyfikacja która praktycznie do dzisiaj wywiera duży wpływ na kształt narodowościowy tych państw, jest przyczyną wielu problemów, z którymi te państwa dzisiaj się muszą mierzyć, między innymi mniejszość rosyjska. To jest pewne takie, myślę, dobre podsumowanie do, tego, do tych strat państw bałtyckich, a także strat Polski czy innych terenów, które były okupowane przez stronę niemiecką i sowiecką. To jest takie uderzające, że te kraje, które ponosiły największe straty ludnościowe podczas II wojny światowej i bezpośrednio po niej, to są te kraje, które właśnie ucierpiały pod okupacją, zarówno Niemiecką, jak i sowiecką, czyli właśnie państwa bałtyckie, no i chociażby Polska. Czy mógłbyś na koniec tego odcinka spróbować podsumować, jakie były przyczyny tego, że Niemcy tak dobrze bronili się na obszarze Kotła Kurlandzkiego przed sowieckimi atakami? Myślę, że bardzo dobrym podsumowaniem będzie właśnie udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie. Po pierwsze, dobrym podsumowaniem będzie cytat ze wspomnień generała. Bagramiana, dowódcy pierwszego Frontu Nadbałtyckiego. Pierwszym z nich było to, że naczelnemu dowództwu faszystowskiemu udało się wycofać główne siły grupy Armii Północ z rejonu Rygi do Kurlandii i rozmieścić je tam w zwartych formacjach. Co umożliwiło skuteczną obronę na zalesionym i bagnistym terenie, na którym było mało dróg utwardzonych lub nieutwardzonych. Poza tym, trzeba powiedzieć, że przed podjęciem decyzji o takim manewrze, naczelne dowództwo faszystowskie było wyraźnie świadome niebezpieczeństwa ostatecznego zniszczenia personelu swoich dwóch zgrupowań operacyjnych w Rydze i Kurlandii, odciętych od Prus wschodnich. Jedynym sposobem na uratowanie wojsk, które wcześniej stacjonowały w krajach bałtyckich, było zebranie ich w Kurlandii. Tam znaleźli najkorzystniejsze warunki do stworzenia stabilnej obrony i byli w stanie utrzymać morskie łącza komunikacyjne. Po drugie, do zniszczenia tak silnego ugrupowania potrzebne były znaczne siły i środki, ale właśnie w tym czasie nasze naczelne dowództwo potrzebowało potężnych jednostek, aby przygotować się do ostatecznego, definitywnego ataku na zachód. W rezultacie, wkrótce po wyzwoleniu stolicy Łotwy. I ponownie pod koniec 1944 roku znaczne siły zostały wycofane z regionu bałtyckiego. Po trzecie, musieliśmy atakować jesienią i zimą, przy trudnej pogodzie i warunkach, co znacznie utrudniało użycie czołgów, artylerii i innego sprzętu bojowego. Aby móc posuwać się naprzód, musieliśmy nie tylko pokonać silną obronę i zaciekły opór wroga, ale także dosłownie przebić się przez każdy metr zarośniętych lasów i bagień. I wreszcie, nie tylko my na froncie, ale i nasze naczelne dowództwo uważaliśmy. Że siły w Kurlandii były całkowicie odizolowane od głównych sił Wehrmachtu. Ta okoliczność, jak nam się wówczas wydawało, powinna znacznie ułatwić zniszczenie zablokowanych dywizji. Ale w przeciwieństwie do armii Paulusa, która została otoczona żelaznym pierścieniem w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, wojska w Kurlandii, chronione z trzech stron morzem, mogły skoncentrować się na sektorze obronnym o długości zaledwie 200 km, gdzie wymagania operacyjne wynosiły zaledwie 6 km na dywizję. W ten sposób przeciwnik mógł stworzyć i gruntownie rozbudować głęboką obronę. Jego druga, a w najważniejszych sektorach trzecia linia obrony pozwalała mu na przeprowadzenie potężnych kontrataków. Bałtyk był bramą, przez którą wojska nieprzyjaciela otrzymywały wszystko, co było potrzebne do ich działań, aż do końca wojny. W tym momencie kończymy nasze bardzo długie rozważenia na temat kotła kurlandzkiego. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeszcze raz prosimy o zostawienie łapki w górę i subskrypcji pod kanałem, a także rozważenie. Wsparcia nas na patronite.pl/beczka.prochu Dziękujemy za wysłuchanie i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy.